się wydarzyło coś takiego, że rzeczywiście po raz pierwszy od czasu stanu wojennego w zasadzie całe środowisko przemówiło wspólnym głosem. To znaczy pod tym listem podpisali się ludzie, którym artystycznie nie jest zupełnie po drodze. I myślę, że jakby rodzaj tej frustracji i gniewu, że jest taki moment, że ludzie mają naprawdę dosyć. To znaczy w ciągu ostatnich 2 lat systematycznie są cięte dotacje na teatry. Oczywiście mówi się o tym, że te dotacje są wysokie. Natomiast gdyby taką dotację, którą powiedzmy otrzymuje teatr współczesny we Wrocławiu, podzielić na pieniądze, które są potrzebne na utrzymanie budynku, na koszty stałe tak zwane i na produkcję i eksploatację przedstawień, to okazałoby się, że te dotacje wcale nie są takie wysokie. Druga rzecz, która stała się takim zapalnikiem, to jest to, co zdarzyło się na Dolnym Śląsku. Wicemarszałek województwa dolnośląskiego Radosław Mołoń postanowił zacząć grzebać w statutach teatrów, to znaczy wykorzystując nowelizację ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej, postanowił zwolnić dyrektorów czołowych scen na Dolnym Śląsku podlegających samorządowi i na ich miejsce powołać tak zwanych menadżerów ze świata biznesu, jak się wyraził. Ja widziałam te statuty nowe, z nich wynika, że właściwie pełną kontrolę nad kształtem artystycznym tych placówek przejmują ludzie, właśnie ci menadżerowie ze świata biznesu. Kolejna rzecz to jest oczywiście to, co się wydarza wokół Teatru Dramatycznego w Warszawie i wokół polityki kulturalnej w mieście stołecznym w ogóle. Następna rzecz, bo to oczywiście to się dzieje wszędzie, to znaczy prezydent Legnicy zaczyna grzebać w statucie Teatru Legnickiego. W Teatrze Maska w Rzeszowie na stanowisko dyrektorki teatru zostaje powołana przewodnicząca sejmiku, która równocześnie nie chce rezygnować z tamtej funkcji, bo nie widzi konfliktu interesów. Znaczy myślę, że coś jest naprawdę nie tak ze stylem. To znaczy myślę, że generalnie społeczeństwo ma w sobie taki gniew i to nie jest tylko gniew, który mają w sobie ludzie teatru, natomiast my się skonsolidowaliśmy i na pewno będziemy próbowali w różny sposób i na krótki dystans i na dłuższy dystans starać się prowadzić jakiś rodzaj dialogu, bo to jeszcze jest możliwe z urzędnikami, z politykami w sprawie poprawy warunków, w jakich tworzy się teatr. To jest jakby to, co się wydarzyło na Dolnym Śląsku i co się wydarza w całej Polsce, prowadzi do tego, żeby teatry stały się teatrami komercyjnymi. To jest protest przeciwko komercjalizacji teatru. Chodzi o kształt polityki kulturalnej, bo na to nie ma najwyraźniej pomysłu. Ja rozumiem, że być może środki na kulturę generalnie rosną, natomiast pytanie, na co rosną, a na co maleją, przepraszam bardzo. Ponieważ nie można o kulturze myśleć wyłącznie w ten sposób, że to jest jakby konserwowanie tego, co już mamy, co jest naszym dziedzictwem. To jest oczywiście szalenie ważne, natomiast my musimy myśleć o tym, żeby kulturę wytwarzać, znaczy żeby po prostu Gustaw Holubek też kiedyś debiutował. Nawet on, naprawdę. I musimy myśleć o tym, że teatr jest taką dziedziną, która szalenie dużo mówi o współczesności. Bez względu na to, czy mówi Szekspirem, czy mówi Pałygą.